Cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Ja mam na imię Zosia, jestem stylistką i dzisiaj mam dla Was odcinek, jak widzicie po tytule, o tym, dlaczego nasze szafy często są przeładowane. Więc jeśli Was dotyka temat tego, że uważacie, że macie zbyt dużo ubrań i szukacie przyczyny, dlaczego tak się dzieje, to w dzisiejszym odcinku postaram się na to Wam odpowiedzieć. Zapraszam! I moi drodzy, zanim przejdę do treści dzisiejszego odcinka, jak zawsze mam dla Was dobre informacje. Słuchajcie, wszystkich tych, którzy czekają na szkolenie online ze mną na żywo, no to dobra wiadomość jest taka, że już 28 września takie szkolenie dla Was szykuję. To będzie szkolenie, które będzie trwało 2,5 godziny. Każda z Was może i każdy z Was, jeśli ma ochotę do tego dołączyć, to będzie szkolenie, podczas którego skupimy się na nauce tego, jak dobierać jesienne akcesoria do stylizacji. Będziemy mówić o doborze szalików, apaszek, nakryć głowy, czapek, wszelkiego rodzaju pasków i różnych innych akcesoriów, jak na przykład rękawiczki czy torebki. Także jeżeli borykacie się z tym tematem, bądź też po prostu chcecie uzupełnić swoją wiedzę, wzmocnić swoją pewność siebie co do tego, jak dobrze dobierać te dodatki do swoich stylizacji, to ja dla Was takie szkolenie szykuję już 28 września. I link do tego szkolenia macie oczywiście w opisie pod filmikiem, tam macie specjalny kod rabatowy na 15%, więc jeśli oglądacie ten filmik i macie ochotę zaczerpnąć więcej wiedzy, to Was serdecznie zapraszam do dołączenia. Na tych szkoleniach zwykle jest Was bardzo dużo, na ostatnim było blisko 1000 osób, co bardzo też mnie cieszy, bo jest to zawsze taka fajna grupa osób, które chętnie się angażują, same wzajemnie się wspierają, więc mnie zawsze bardzo, bardzo cieszy i ekscytuje przygotowywanie i też prowadzenie dla Was tych szkoleń, więc dla tych wszystkich, którzy chcą dołączyć, chcą jeszcze bardziej zaczerpnąć swoją wiedzę i udoskonalić, co najważniejsze, swój styl, no to serdecznie zapraszam do dołączenia. A tymczasem przechodzimy do treści dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, jak wiecie, ja od 2015 roku pracuję jako osobista stylistka. Miałam okazję już widzieć setki szaf, takich najczęściej przeładowanych, no bo przeważnie jak już ktoś się zgłasza do stylistki, no to ta szafa jest ogromna. A też nie zawsze, zdarzają się też klientki, które mają mniejsze szafy, ale zwykle jest tam zbyt dużo ubrań i osoby, które się do mnie zgłaszają, mają po prostu wyzwanie, że mimo tej dużej liczby ubrań nie są w stanie stworzyć z tego fajnych, satysfakcjonujących ich zestawów na różne okoliczności, okazje w życiu. I ja w tym odcinku podsumowałam dla Was takie cztery obszary, którym warto się przyjrzeć, jeśli właśnie borykacie się z tym tematem przeładowanej szafy. To są takie moje wnioski, obserwacje, które widzę, kiedy pracuję z indywidualnymi klientami i pomyślałam, że one Wam mogą też pomóc w tym, żebyście jeszcze bardziej zrozumieli, w czym może tkwić przyczyna tego, że w szafie jest za dużo ubrań. No to pierwszy taki obszar, który dzisiaj przygotowałam, który może być przyczyną tego, że mamy zbyt dużo ubrań w swojej szafie, to jest to, żeby przyjrzeć się swoim nawykom zakupowym. Każdy z nas z domu, z doświadczeń, z historii swojej wynosi pewne nawyki zakupowe, a więc podejście do zakupów dosłownie. I tutaj warto przyjrzeć się temu, czy przypadkiem moment samego kupowania nie jest dla nas przyjemnością, czy jest dla nas tak bardzo ekscytujący, a niekoniecznie później przyjemnością, czy czymś, co daje nam satysfakcję, jest noszenie tych ubrań. Tutaj w szczególności mam na myśli takie sytuacje, kiedy kupujemy ubrania, a one później leżą z metkami w szafie. To coś tu trzeba się temu przyjrzeć, czy czasem przypadkiem nie jakby sam moment jest dla nas taki ekscytujący. Ja Wam też powiem, tutaj Was pewnie zaskoczę, ale ja powiem Wam, że dla mnie sam moment kupowania ubrań, albo w ogóle nie robienia zakupów, nie jest czymś ekscytującym. Może czasem, no w ogóle wiecie, umówmy się, w ogóle od czasu do czasu, jak to jest ekscytujące czy przyjemne, to nie ma w tym nic złego, żeby było jasne, bo to może nie brzmiało tak przejrzyście, więc nie ma w tym nic złego, tylko mówimy tutaj o przypadku, że ktoś ma za dużo tych ubrań. Są te ubrania z metkami w szafach, tak? I my ich nie nosimy. Więc w takim przypadku warto się temu przyjrzeć. Natomiast wracając właśnie do mojej postawy, o którą często pytacie, że jak to się dzieje, że ja mimo, że tyle lat pracuję jako stylistka, to wciąż ta moja szafa nie jest przeładowana i w sumie chyba nigdy nie było takiego momentu, żeby była przeładowana. Tam jest tyle ubrań, ile widzieliście tam kiedyś w jednym filmiku Wam nagrywałam, tylko trochę się oczywiście ona odświeża i nieco się zmienia z roku na rok, coś tam sobie wymieniam. Natomiast przede wszystkim warto właśnie skupić się na tym, jeśli mamy tak, że na przykład same zakupy nas bardzo ekscytują, ale spróbować przenieść tę przyjemność bardziej na tworzenie zestawów. Czyli co mam na myśli? Że celem zbudowania naszej garderoby, celem zakupów ma być to, że kiedy rano wstajemy, to mamy zestaw do tworzenia, tak? Czyli nie myślimy pojedynczo zakupami, które sobie kupimy, a dobra, tę bluzkę sobie kupię, te spodnie sobie kupię, a potem wracam
wracam i jak to jest, to zna ten problem, nie mam tego z czym połączyć. Dlatego też warto właśnie edukować się w tym temacie, poznawać swoją sylwetkę, swoje potrzeby i tak dalej, po to, żeby później przenieść ten satysfakcjonujący moment zakupów na to, kiedy tworzymy zestawy. Kiedy rano wstajemy i po prostu mamy co z tej czafy połączyć i to ma nam dawać przyjemność i satysfakcję i przyjemność znoszenia tych ubrań. Także warto się temu obszarowi przede wszystkim na początku przyjrzeć. Druga kwestia, na którą chciałam zwrócić uwagę i to jest chyba taka kwestia, która jest jedną też z najczęstszych przyczyn przeładowanej szafy, to jest to, że ciężko nam jest się rozstać z ubraniami. I tu są różne powody. Jak pracuję z klientami, to najczęściej słyszę takie głosy, które klienci mi później mówią. Pierwszy to oczywiście jest dziewczyny. Myślę, że każda z nas to gdzieś tam przechodziła na różnych etapach. Jak schudnę, to sobie to założę, tak? No i tak wiecie, jedna sukienka jak tak czeka na schudnięcie, to nie ma w tym nic złego. Ale jak pół szafy jest, no to już domyślacie, że jest to rzecz, nad którą warto się pokłonić i warto się temu przyjrzeć, z czego to wynika. Drugi głos, zaraz będę je tutaj rozkładać na czynniki pierwsze, w sensie jakie mam dla Was propozycje rozwiązań. Czy inaczej, jak ja do tego podchodzę, kiedy pracuję z klientami. A drugi częsty głos, który słyszę, to taki, że moda wraca i dlatego mamy obawę pozbyć się tego ubrania. A trzecia kwestia, to taką, którą też może nigdy w sumie o tym nie mówiłam, ale pozornie bardzo często się zdarza, że na przykład kobiety mówią mi, że kiedy miałabym się pozbyć tak dużej liczby tych ubrań z szafy, to tak naprawdę musiałabym się przyznać do tego, że popełniłam błędy zakupowe, czyli kupiłam sobie rzeczy, których później nie noszę. Tak? Więc czasami to też może być takie wyzwanie, czy taka blokada, że nie pozbędę się tego, tak? Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli naszym celem, a zakładam, że skoro oglądacie mój kanał, to waszym celem jest to i moim celem w edukacji was jest również to, żebyście właśnie byli zadowoleni ze swojej szafy, więc na tym nam wszystkim zależy, więc pamiętajcie, że właśnie ta optymalna liczba ubrań w szafie nas do tego doprowadza, tak? Dlatego też, jeżeli naszym celem nadrzędnym jest to, żeby w szafie było tyle ubrań, ile nam jest potrzebne i takich stylowych, które sprawiają, że właśnie kiedy je nosimy, to jest taka przyjemność noszenia, no to trzeba zredukować tę liczbę ubrań do właśnie takiej liczby optymalnej. Dlatego też, na przykład jeśli czasami pojawia się taka sytuacja, że mamy taką obawę, czy taką blokadę, w ogóle napiszcie, czy wy takie macie, bo ja się z takimi spotykam w moim zawodzie, ale jestem ciekawa, jakie wy macie też doświadczenia z tym, że na przykład nie chcecie się tego pozbyć, bo w sumie to się okaże, że no popełniam błąd. Według mnie, znaczy inaczej, nie że według mnie, tylko ogólnie to jest tak, że każdy popełnia błędy, jak wiecie, nie ma osoby, która nie popełnia błędów, zakupowych również, tym bardziej, szczególnie jest, kiedy jesteśmy na etapie, że chcemy zmieniać, jakby udoskonalać swój styl, no to tym bardziej normalne jest to, że możemy w tej drodze trochę popełnić błędów. Natomiast kluczowe jest to, żeby wyciągać wnioski z tego, tak? Czyli przykładowo, byłam ostatnio na przeglądzie szafy w Poznaniu, pozdrawiam Dorotę, moją klientkę, i tam trochę rzeczy też wyleciało z szafy. I na przykład tam przy każdym ubraniu, kiedy się go pozbywałyśmy, rozmawiałyśmy o tym, dlaczego to był zły zakup, tak? I to jest istotne, żeby wyciągać wnioski, zastanawiać się, okej, na przykład pozbyłyśmy się sukienki, która była z grubej tkaniny, ale z krótkim, nawet nie z krótkim rękawkiem, tylko bez ramion, tak? Więc niby była na lato, bo bez ramion, ale była z grubej tkaniny, więc jakby totalnie, no na upał się, czy na ciepłe dni się nie nadawała, bo była zbyt gruba, a z drugiej strony miała odsłonięte ramiona. Nie bardzo nadawała się do tego, żeby ją z czymś połączyć, bo po prostu nikt do niej tak nie bardzo pasowała, miała taki styl, więc była to po prostu zła decyzja zakupowa. I to się zdarza każdemu z nas, więc wtedy warto po prostu wyciągać wnioski. Okej, to w takim razie następnym razem zwracam uwagę na tkaniny i praktyczność tego ubrania. I to da nam wiedzę na temat własnych decyzji, na temat ubrań, na temat odzieży, na temat mody, którą później sobie wykorzystamy w praktyce na kolejnych zakupach. Więc warto właśnie podczas tego przeglądu szafy, jeśli to nas blokuje, przyglądać się temu. Co do schudnięcia, no to cóż wam mogę powiedzieć, no. Ja mam taką zasadę w życiu, że jak na przykład właśnie zrobię coś, znaczy zasada, nie wiem, czy to jest zasada, nie zasada, to jest taki mój nawyk w życiu, że jak na przykład mam jakieś tam wyzwanie przed sobą, to lubię sobie jakąś nagrodę dać na koniec. Czyli na przykład w przypadku tego
tej szafy, no to tych ubrań, które zostawię sobie jak schudnę, tak? A schudnięcie, jak wiadomo, jest dużym wyzwaniem, żeby tam sobie dojść do swojej tam wymarzonej wagi, jak wiadomo. Więc na przykład, jeżeli to osiągnę, to ja sobie w nagrodę kupię wtedy coś ekstra. Tak? I to też, prawda, powoduje, że będziemy się wtedy, jakby jakąś tam nagroda na nas czeka, to też taką trochę sobie motywację dodajemy temu. Przynajmniej u mnie to działa, wiadomo, każdy jest tam inaczej się motywowany różnymi aspektami, ale dla mnie to jest na przykład taka fajna motywacja, więc zawsze o tym powtarzam, że jak dojdziesz do wagi wymarzonej, słuchaj, to wtedy sobie coś kupisz ekstra, tak? Nie obawiajcie się, że nie będzie ubrań wtedy w szafie, w sklepach, albo nie będzie ładnych ubrań, albo nie będzie takich ubrań. Ubrań nie zabraknie, wierzcie mi. Także drugi właśnie obszar, któremu warto się przyjrzeć, to czy nie mamy takich trochę blokad, że jakichś głosów w głowie, które mówią nam, że a może się jeszcze coś tam, a może jeszcze coś tam, albo wiecie, ja tam kiedyś filmik o tym nagrywałam, że jak to tam, wiecie, te ubrania takie na grilla, po domu z psem, na spacer, na deszcz, na coś tam i pół szafy takich ubrań, nie? A ja was chcę uczyć tego, żeby dążyć do tej optymalnej liczby ubrań w szafie, ale koniecznie wy podzielcie się w komentarzach, bo na pewno macie jakieś ciekawe doświadczenia związane właśnie z tym, co blokuje was przed tym, żeby doprowadzić tą swoją szafę do optymalnej liczby ubrań. Więc jestem bardzo ciekawa, zresztą pamiętajcie, że dzieląc się w komentarzach swoimi doświadczeniami też pomagacie innym, którzy to czytają, także czekam i ja też jestem bardzo ciekawa, także czekam na wasze komentarze w tym temacie. Trzecie wyzwanie, które powoduje, że mamy przeładowane szafy, to może być takie wyzwanie, z którym ja wam powiem, że mnie najbardziej dotyka z tych wszystkich, bo o ile ten pierwszy, drugi to nie obszar, ale ten trzeci, o którym teraz opowiem, to dla mnie jest taki jakby tu się muszę kontrolować, takie uzależnienie od nowych rzeczy. Nie? Ja już kiedyś o tym mówiłam na kanale, ale wiecie, no my kobiety lubimy tam zmieniać, lubimy sobie coś tam, tu kolor nowy, tu nowy jakiś fason, jeszcze jak ktoś ma dobre wyczucie estetyczne, to tam widzi pewne zmiany, niuanse w modach i lubi po prostu też się w to ubierać, to jest naturalne. Ale tutaj warto się temu przyjrzeć, czy nie jest to u nas zbyt, nie wiem jak to określić, zbyt wysoko, zbyt często, tak? Zbyt często to się nie dzieje. I tutaj trudno mi podać jakąś konkretną liczbę, ale no, jeżeli po prostu czujemy, że ta szafa jest przeładowana i jakby borykamy się z tym, no to już można się temu przyjrzeć, czy przypadkiem za bardzo jesteśmy uzależnieni od tych nowości. Wiecie, jak to jest to. Ja wam powiem taką ciekawostkę, w sumie nie mówiłam tego jeszcze nigdy na kanale, ale miałam, jak wiecie, w 2021 roku miałam challenge, że nie kupowałam sobie nowych ubrań. Czekajcie, nie, 2020. Jezu, czas leci, sorry. 2020, tak. Nie kupowałam sobie nowych ubrań przez rok. Miałam takie wyzwanie. I jak wiecie, ja w październiku tego roku, bo to było od stycznia do grudnia to wyzwanie, to w październiku przedłużyłam sobie włosy. I to, powiem wam, że to też był efekt takiej potrzeby zmiany, bo nie kupowałam nowych ubrań, nie miałam rzeczy, wiecie, cały czas już jakby mi się te ubrania, no w pewnym momencie mi się już zaczęły nudzić, tak, naturalne to było. To pamiętam, że jakby ta zmiana, przedłużenie włosów było czymś takim, że wow, coś jest nowego, nie? Że czasami tego też tak potrzebujemy, no więc wiecie, żeby utrzymać się w swoim postanowieniu, to sobie przedłużałam włosy. Nie, to taki, wiecie, żarcik, no ale tak rzeczywiście to tak działało wtedy. Także temu się warto też przyjrzeć i tutaj na przykład ja mam taką też, ja siebie tak staram tutaj pilnować, dyscyplinować, żeby nie mieć właśnie zbyt często tej potrzeby wymiany szafy, że właśnie też tak uczyć się doceniać te rzeczy, które mam i czasami nie chodzić w czymś długo, na przykład dzisiejsze boty, które mam na sobie, to nie miałam go długo i jak je dzisiaj założyłam, to mówię, o, fajne to jest, prawda, bo już zapomniałam o tym, że mam to w szafie, więc warto sobie tak gdzieś tam czasami może coś schować, czasami może właśnie, wiecie, jakoś tak żonglować tymi ubraniami, czy też mieć w szafie właśnie różnorodne ubrania, dzięki czemu po prostu będziemy mieć wtedy te zmiany częściej, tak, że czasem założymy coś w intensywnym kolorze, czasem może coś w jakimś wzorze i to też, czy w jakimś na przykład ciekawym fasonie innym i to też będzie powodowało, że te zmiany będą. Można też sobie radzić tak, że na przykład niektóre robią dziewczyny, że wymieniają się na przykład z koleżankami ubraniami. To też jest ciekawe, bo to też jakby powoduje, że mamy coś nowego, tak? Więc sobie zaspokajamy tę potrzebę nowości, ale niekoniecznie to kupujemy. Więc tak, więc jak macie w tym temacie jakieś doświadczenia, to też koniecznie się nimi podzielcie. Czwarty obszar, któremu warto się przyjrzeć, dotyczy już takiego samego określenia swojego stylu, co wiem, że dla wielu może być wyzwaniem, no ale tak jest, że to też się z wami tym podzielę, że jak obserwuję, pracuję z różnymi sylwetkami, z różnymi stylami też, to widzę, że
my, kobiety, warto, żebyśmy sobie też tak na pewnym etapie już oczywiście rozwoju tego swojego stylu określiły, w jakich fasonach my się dobrze czujemy, tak? I gdzieś tam wiedzieć te fasony, które są naszym takim tak zwanym uniformem, czyli takim, że wiecie, ja na przykład moim uniformem, już mówiłam o tym kiedyś, to jest takie jeansy, t-shirt, marynarka, super stary, dziękuję, do widzenia. Ja nie muszę myśleć, ja wiecie, gdzieś na przykład spieszę się czy coś, ja po prostu tak zakładam i się dobrze w tym czuję. Mam jeansy z luźniejszą nogawką, marynarki, takie powiedzmy między dopasowanymi a luźniejszymi, takie no, teraz ostatnio trochę luźniejsze też bardziej idę. I tyle, t-shirt Sensina, proste, czy jakieś body i wychodzę, tak? No i super stary, zapomniałam powiedzieć, to najważniejsze. No więc wiecie, więc takie na przykład, takie jakieś, ale na przykład dla niektórych kobiet takim uniformem powiedzmy może być sukienka, tak? Sukienka w stylu A, rozkloszowana, a więc taka w sensie rozkloszowana w stylu A, na przykład midi. To są sukienki, które po prostu zakładacie, kilka dodatków, jesteście gotowe, tak? I to może być taki wasz uniform. Więc tak, więc na przykład określenie w swojej szafie tego, co jest takim naszym stylem, co jest naszymi ubraniami, fasonami ulubionymi i też właśnie inwestowanie i skupienie się na tym, tak żeby, żeby nie kupować czasami rzeczy, które są czymś nowym, ale w sumie później niekoniecznie w naszym stylu. Wiem, że ten drugi obszar jest taki w sumie najtrudniejszy, ale mówię o tym, ponieważ obserwuję czasami właśnie u klientów, jak z nimi pracuję, że mówią mi, no bo ja tak w sumie kupowałam po to, żeby gdzieś tam może jakby szukać jakichś rozwiązań i tak dalej, ale w sumie po spotkaniu ze mną dochodzimy do wniosku, że na przykład w takim typie zestawów fajnie wygląda w takim, czy w takim, czy na przykład to jest jego wyróżnikiem stylu, tamto wyróżnikiem i tak dalej, więc takie warto sobie znaleźć takie swoje po prostu ulubione rzeczy, które mamy w szafie. No, ja bym mogła jeszcze powiedzieć takie, że ja na przykład na pewnym etapie miałam taki moment, jak wiecie, ja kiedyś się ubierałam hip-hopowo. Kto zna moją historię, to wiecie, że tam kręciłam się na głowie. Nie, taki mój styl był bardzo, bardzo hip-hopowy kiedyś. Ja go lubiłam, żeby było jasne. I później przerzuciłam się na elegancki. Ale później przyszedł znowu taki moment, że fajnie się czułam znowu, kiedy sobie tak trochę te hip-hopowe gdzieś tam klimaty wprowadzam. Zaczęłam wprowadzać znowu do swojego stylu. I w sumie dzisiaj tak lubię łączyć raz elegancko, raz tak hip-hopowo, czyli tak licznie i tak dalej, więc jakby gdzieś tam ten swój taki balans znalazłam. Każda z nas ma swoje doświadczenia związane z modą, z tym, co kiedyś lubiłyście, w czym kiedyś się fajnie czułyście i warto sobie gdzieś tam się nad tym pokłonić i zastanowić, co tak naprawdę jest tym naszym takim czymś, w czym my się dobrze czujemy i sobie to szlifować i doskonalić. Także tak, mam nadzieję, że odcinek był dla Was pomocny. Jeśli jeszcze nie dołączyłyście, a macie ochotę na więcej wiedzy ze mną, to serdecznie Was zapraszam na szkolenie. Słuchajcie, 28 września na żywo szkolenie ze mną. 2 godziny będzie konkret wiedza na temat doboru akcesoriów. Przez 30 minut będzie sesja Q&A, a więc Wy będziecie mogły zadawać mi pytania. Zwykle tych pytań jest tak dużo, że ja przedłużam trochę szkolenie, ale to słuchajcie, jak wpadniecie, to zobaczycie, bo zawsze jest naprawdę mega dużo właśnie pytań. To jest wspaniałe, że się tak angażujecie, że chcecie wyglądać lepiej. Mnie to bardzo, bardzo cieszy. I tak, więc jeżeli macie ochotę dołączyć, to serdecznie Was zapraszam. A i najważniejsza informacja, słuchajcie, nie ma wymówki, że wtedy nie macie czasu, dlatego że wszystko będzie nagrane, więc wystarczy, że się zapiszecie teraz, a to nagranie z tego szkolenia możecie albo na żywo obejrzeć, być z nami, wtedy będzie nam bardzo miło, albo po prostu sobie obejrzeć w dowolnym momencie, jak już na przykład dzieci pójdą spać, albo będziecie, nie wiem, będziecie akurat miały sobotę wolną, to będziecie miały czas, żeby sobie to na spokojnie przejrzeć, więc serdecznie Was zapraszam na to szkolenie. Ja już się nie mogę doczekać. Dzięki, że jesteście i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!